Mirosława Korsak i jej chrześniak Dariusz Kusto za każdym razem, gdy spotykają się, swoje kroki kierują do garażu. Za tymi drzwiami, jak mówią, jest ich kolejny krewny. Ciężko się do niego dostać. Zaraz. To nie takie proste. Po otwarciu drzwi wreszcie jest. Polonez 1500, wyprodukowany 39 lat temu. Kupił go mąż pani Mirosławy, Marian, który zmarł 17 lat temu. Polonez został i zostanie ze mną. Do końca. Do końca. Nigdzie nie pójdzie. On jest za piękny, żeby gdzieś poszedł. Oryginał FSO, 79 rok produkcji. Każde odpalenie tego auta odbywa się zawsze pod okiem właścicielki. Nareczku, jak umiesz, to dobrze. Pan Dariusz pracował kiedyś w fabryce FSO, więc kobieta o swoje auto jest spokojna. Silnik pracuje bez zastrzeżeń i wszystko działa jak w zegarku. Na zewnątrz perełka, podobnie jak w środku. Tu nawet zapach przywołuje wspomnienia. Nic więc dziwnego, że właścicielka lubi siadać za jego kierownicą, opuszczać szybę i wracać do wspólnych chwil spędzonych z mężem. Szybko pani jeździła? Zdawało się szybko jeździć? Nie. Nie, szybko nie, bo był strażnik z lewej strony. Mąż. Pilnował. Kobieta nie wyobraża sobie życia bez Poloneza, a auto słucha się tylko jej. Weszłam na balkon i z balkonu powiadam jemu, że masz wyjść, bo jest ten pan zaprzyjaźniony, nie wyszedł. Musiałam wyjść do niego, pogłaskać go i dopiero wyszedł. Ten Polonez nam dzielnie służy i cieszymy się, że z nami jest i miło wspominamy chwilę, kiedy gdzieś tam razem podróżowaliśmy. Pani Mirosława już nie prowadzi Poloneza. Na przejażdżki zabierają chrześniak. Ciociu, jak się jedzie dzisiaj? Dobrze? Wszystko? Bardzo dobrze, płynnie. No on chodzi, on płynie. On po prostu... Proszę pana, on nie kanguruje. I za każdym razem daje dużo radości. Czuję się jak królowa we własnym królestwie. Wielu chciało kupić to królestwo lub nawet zasiąść za jego kierownicą. Proszę panią, a pozwoli pani nam się przejechać? Nic dziwnego, bo królowa jest tylko jedna, a stara miłość nie rdzewieje. Bartosz Gołębiowski, informacje.